Szpital powiatowy w Kozienicach informuje, że z dniem 21 lutego 2022 roku wznowione zostaną porody rodzinne w oddziale ginekologiczno-położniczym. Aby towarzyszyć rodzącej, zainteresowana osoba powinna posiadać negatywny wynik testu antygenowego w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz ściśle przestrzegać zasad obowiązujących w szpitalu. Ponadto dostosować się do wskazówek personelu medycznego. Test antygenowy można wykonać w mobilnym punkcie wymazowym przy Szpitalu Powiatowym w Kozienicach w godzinach jego pracy albo w izbie przyjęć. Uwaga, zmiana. Pilotażowy program Profilaktyka 40+, obecnie jest realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach pracy POZ po uprzednim telefonicznym umówieniu się na podany poniżej numer telefonu. Dyrekcja informuje, iż zostało wznowione wykonywanie badań tomografii komputerowej w szpitalu. Instalacja mobilnego aparatu do tomografii komputerowej była możliwa dzięki staraniom dyrekcji oraz przy wsparciu Fundacji Enea. Dyrekcja dziękuje Fundacji Enea za zaangażowanie i pomoc w instalacji aparatu. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii USG szpital wykonuje badania diagnostyczne w ramach NFZ oraz prywatnie za odpłatnością. Dyrekcja informuje, że na badania diagnostyczne z zakresu radiologii wymagane jest skierowanie od lekarza, za wyjątkiem zdjęć RTG zębów. Na stronie internetowej placówki dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz radiologicznej dla osób nieuprawnionych, niekorzystających ze świadczeń medycznych, finansowanych ze środków publicznych. Za badania wykonane prywatnie jest udostępniona płatność bezgotówkowa, karta płatnicza. Dyrekcja przypomina, że można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w punkcie szczepień powszechnych. Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony osobistej oraz szeregu innych zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem, sytuacja epidemiologiczna placówki jest bardzo trudna. W ostatnim czasie stwierdzono wiele zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów oraz pracowników. Wykryto 7 ognisk epidemiologicznych w następujących komórkach organizacyjnych: podstawowej opiece zdrowotnej, dziale kadr, pracowni radiologii USG, bloku operacyjnym, dziale pomocy doraźnej, oddziale wewnętrznym z pododdziałem kardiologii, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Dzięki szybkiej reakcji pracowników bezpieczeństwo pacjentów zostało zabezpieczone. Pacjenci z wynikami pozytywnymi w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są izolowani i umieszczeni w wydzielonym oddziale. Pracowników skierowano na izolację domową. Zarówno pacjentów, jak i pracowników, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi, objęto nadzorem epidemiologicznym. Wykonano kontrolne testy antygenowe COVID-19. Szybkie i trafne działania zapobiegły wstrzymaniu działalności poszczególnych oddziałów szpitalnych. Spośród pracowników zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach 63 osoby przebywają na zwolnieniach lekarskich, w tym 8 osób jest objętych izolacją domową oraz 3 osoby kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w szpitalu powiatowym i dużej absencji personelu medycznego, cały czas szpital utrzymuje działalność leczniczą we wszystkich zakresach medycznych. W związku z licznymi zakażeniami wśród pacjentów i pracowników szpitala powiatowego w Kozienicach, po raz kolejny dyrekcja zwraca się z apelem do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do szpitala powiatowego, a wewnątrz na portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Niezastosowanie się do zasad reżimu sanitarnego może spowodować zwiększenie zachorowań na COVID-19, a tym samym ograniczyć działalność szpitala powiatowego w Kozienicach.